Nie, tutaj puszczamy za 30. Botki? Jak to? Buty, botki. Czarne. Znaczy to są bardziej kozaki, bym powiedziała, nie? Jesienne. Bo one są trochę ocieplane. Tak? No. No. Na co jest to? Takie babcine, nie? No, trochę takie. Jak brać ich z antenką? Nie, można brać ich, można zostawić. Bereciki są zawsze modne. No, albo bardziej kolorowy, taki kolor jest bardziej wyraźny. Chociaż ci pewno kolory są fajne. Pani Ali by się na pewno spodobały. To się sprawdzi to? Chyba, jeżeli chodzi o łowicz. No fajne, ale no z tego, no. Tu się liczy jakość, nie ilość. No właśnie. Nie, raczej nie, bo znaczy wiesz, chodzi o zdanie towaru, nie? Że cię umowa już skończyła. Zapomniałaś chyba, co? No, no, no i trzeba przyjść odebrać towar. No, te sukienki wizytowe nie poszły, letnia nie poszła, spodnie dżinsowe nie poszły, te buty, czułenka srebrne też nie poszły. Nie, nie. Bo puzzle no to raczej za małe, bo zje. Tak, zjesz to nie zje, ale są za malutkie dla niej. No właśnie, no ta za poważna gra raczej. Bo ten zamek to co, on skupia, że taka, to nie jest tam na rękawie. Pani co, a zaraz zobaczę. Mój domek. To nie twój domek. Nie wiem, czy on jakoś gra. Ten mój. Niby tutaj są baterie, tak? No dobrze to będzie. Bardzo proszę. Nie, dobrze ci będzie. No. Mi nie zależy na tym, żeby ktoś kupił, żebym ja zarobiła, tylko żeby ktoś się dobrze czuł. Mój pomysł zrodził się w taki sposób, że widziałam dużo osób naprawdę wyrzucających porządne rzeczy. I stąd narodził się mój pomysł otwarcia takiego komisu z rzeczami używanymi i nowymi, żeby ludzie po prostu nie wyrzucali, tylko przynosili do mnie, żeby te rzeczy miały swoją drugą młodość, że tak powiem. Żeby były docenione, żeby ktoś się cieszył tymi rzeczami. Też i doradzam, jak ktoś ma problem, a widzę, że tutaj wchodzą takie osoby, które są zamknięte w sobie, więc nawiązuję kontakt bardzo szybko. A przede wszystkim każę im czytać motto komisu, które stworzyłam. Dla mnie najważniejsze to jest bądź dobry dla innych, a inni będą dobrzy dla ciebie. Nazywam się Wojciech Brzozowski. Urodziłem się w 1966 roku. Mieszkam w małej wsi Sromów, niedaleko Łowicza. Rzeźbienie moje trwa już od ponad 30 lat. Początkowo z drewna robiłem figurki, obecność taty, no bo chciałem spróbować swoich sił, czy uda mi się zrobić, a później właśnie zaskoczyć tatę, że też potrafię robić tak, jak on robił. Obserwując z boku, jak tata pracował, jak zacinał drzewo, jak brał do ręki dłutko, nożyk, później postanowiłem sam spróbować swoich sił i zrobić swoje własne figurki. Ale korzystałem z tego momentu, gdy taty nie było w warsztacie, żeby samemu te figurki wykonać i zobaczyć, czy uda się zrobić, czy to będzie podobne do tego, co zamierzałem. Jeśli chodzi o spędzanie czasu w warsztacie, no niestety nie mam go zbyt wiele, bo jednak obowiązki związane właśnie z sadem i z muzeum, no powodują, że no mało tego czasu mam na rzeźbienie, także raczej z rodziną, z bliskimi często się wyduję, a poza tym to już od lat już po prostu żona się przyzwyczaiła, że jest taka pasja i że tu można mnie znaleźć, gdy jest właśnie czas głównie zimowy. Kiedyś właśnie w ten sposób czas spędzali rodzice, że tata gdzieś stukał, pukał w warsztacie, a mama oprócz obowiązków spadających na kobietę, jeszcze tam dodatkowo jakieś bibułkowe ciągle skręcała. No ale ten czas wspólny zawsze się znalazł.
Najgorszy moment to jest początek, kiedy zaczynamy figurę. Kiedy odpowiednio trzeba zaciąć, odpowiednio uderzyć dłutkiem. A najbardziej wciągający jest moment, gdy już widzimy, już wyłania się figura i później już najciekawsze to jest kończenie figury i te wszystkie szczegóły. Czyli tak jakbyśmy czytali bardzo ciekawą książkę i chcemy doczytać do późna w nocy, jak się ona skończy. Tak samo jest z figurką, z rzeźbieniem w moim przypadku, że chcę ją już dokończyć i zobaczyć, jaki jest efekt. Rzeźbienie figurek oprócz sztuki to jednak jest zostawienie cząstki siebie, czyli artysta przelał właśnie swoje umiejętności, no i to jest niepowtarzalne. To jest właśnie zachowanie cząstki tego twórcy w danej figurce. Oglądając figury, albo oglądając te najstarsze figury, właśnie czasem zachodzi pytanie, ile czasu tata musiał tutaj poświęcić, ile po prostu było determinacji, że przy tak dużej pracy i wysiłku w polu, gdy nie było tych maszyn, ciągników i tak dalej, jednak jeszcze miał siłę, w tych dłoniach, żeby z drewna wydobyć aż taką ilość figurek, czyli u niego naprawdę dużo pracy to kosztowało i ciągle jednak ten sentyment do jego pracy czuję. Teraz już właśnie człowiek bardziej się skupia na tym, co sam powinien zrobić, żeby jak najdłużej przetrwały figury i co zrobić właśnie, żeby jeszcze tyle lat wysiłku taty i moje nie poszło na marne. Raczej na obecną chwilę nie zanosi się, że ktoś dalej przejmie dalsze tworzenie i rozbudowywanie muzeum. Czyli na razie na mnie kończy się pewien etap. Jeśli chodzi o dalsze losy muzeum, no to na razie dopóki po prostu starczy sił i zdrowia, będę próbował jeszcze dalej muzeum i rozwijać, robić nowe figury i dbać o to, co powstało do tej pory. No czasem nachodzi takie pytanie, no co dalej, ale no właśnie nie wiem, no trudno powiedzieć. Albo po prostu, nie wiem, muzeum w jaki sposób zostanie zamknięte i na tym się skończy praca dwóch pokoleń. Film dokumentalny, jak się tworzy, no trzeba pogrzebać w historii przede wszystkim. Zależy na jaki temat ma być dokument zrobiony, o czym. No i inwencja zależy od tego, co tworzy ten kurs, film. No. A więcej to ja nic nie powiem. No bo co ja mogę powiedzieć? Film dokumentalny, oj, to jest bardzo trudne. Dlatego, że każdy myśli inaczej i każdy postępuje inaczej. I po prostu trzeba nagrywać prawdę. Ja myślę, że to trzeba mieć przede wszystkim temat. A normalnie, podchodzisz do takiego człowieka jak ja i zadajesz pytanie. Rozeznajesz się w temacie, jeżeli chodzi o temat, tak? W jakim temacie w ogóle robisz reportaż w dokumencie? Tak mi się wydaje. Żeby była to fajna relacja, jeżeli jakiś dokument, jakieś wydarzenia, które naprawdę były z czymś związane, istotne co do rozmowy i co do pokazania. No, wykorzystując informacje na temat pewnych faktów i zdarzeń. I najbardziej taki film musi być adekwatny do sytuacji i przede wszystkim prawdziwy, moim zdaniem. Bez żadnego fałszu i bez koloryzowania rzeczywistości. Na pewno najpierw dużo z ludźmi rozmawiać. Ze starszymi ludźmi. Zresztą zależy, jaka tematyka filmu, no nie wiem. Wyjść na ulicę, obserwować ludzi, pytać o ich problemy. Dokumentalny? No trzeba zebrać dokumenty, jak chyba sama nazwa mówi. Tak to film, to nie wiem. Dobry film to nie jestem. Trzeba mieć na to wiedzę. Trzeba po prostu mieć dokumenty archiwalne. Tak uważam, bo fabularny film to jest zupełnie co innego, bo grają aktorzy, jest reżyser, jest scenariusz, natomiast dokumentalny to są bardzo interesujące filmy. Jakiś interesujący temat, tak? Najpierw musi być temat wybrany. Później chyba trzeba... Musi być zebrana ekipa, która będzie kręciła, opracuje scenariusz. No i chyba później się kręci, tak mi się wydaje. No myślę, że tak jak wy to robicie w tej chwili, czyli dokumentując to, co się dzieje i co jest wokół nas.
Ełej! Stop! Patrz! Stop! Patrz! Koniec! Koniec! A co tu mamy z tym? Rybku? A co my mamy? Chodź zobacz. A co to jest w ogóle z tym rybku? Widzisz? Chodź tam jeszcze. Chodź tam jeszcze. Dawaj, dawaj, magazyn Sportmix wita Państwa Paweł Doliński. Po wczorajszym blamaszu polskiej reprezentacji w meczu z Portugalią, kiedy przegraliśmy 0-4, powracamy na nasze boiska piłkarskie. W niedzielę ciekawy mecz piłki nożnej rozgrywany będzie na stadionie Pelikana, mecz rezerw łowickiej drużyny i Mazowiera Mazowiecka, która już 2 tygodnie temu wywalczyła awans do czwartej ligi. Gwiazdy na gwiazdkę reaktywacji. A w magazynie Sportmix na dzisiaj to już wszystko. Żegna się z Państwem Paweł Doliński.
przede wszystkim cokolwiek mówię. No, na początku to ja nic nie mówiłem. To jest tak. Większość pamiętam, czuję, no. Od dwa miesiące, no półtora, no załóżmy, jeżdżę samochodem, to jest, no piękny sukces, bo sam siadam z samochodu i, no i co, no i ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że to ja mógłbym robić więcej, ale no małymi kroczkami. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co? No i co? No i co? Się nie wiesz? Nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Biegamy. Biegamy. No i co? No jakoś tak stanęło się w miejscu. Nie ma postępu. Ojej. No. Za późno chyba się wzięło za to bieganie. No. A tak dobrze, świetnie sobie dajesz radę opowiadać. Tak jest. No. My to powinniśmy... A tam. Wiesz co? Nie. Emerytura chyba blisko. Masz rację. Chce nam uciec, wiesz? Tak jest. Właśnie czeka. Chce nam uciec już. Niedługo. I zwolnię więc. Jak ona będzie żyła bez tej szkoły? Tak jest. Nie będzie żyła. Da się radę. Da mi radę.
super. Ale to jeszcze powódź. Tak jest. Thank you.